wczoraj było mało agresywności. Myślę, że na początku było bardzo dobrze. Pierwsza była bardzo dobra w obronie. Nawet próbowaliśmy tam do środkowymi z ławki, żeby czasami przytrzymać, żeby jednak pograć pozycyjnym ataku, no ale te sytuacje do kontry same dorzucały się. I było logiczne, że mecz się skończył po pierwszych 30 minutach. W drugiej troszeczkę już może mniej koncentracji, ale też trochę w obronie, nie tak jak chcieliśmy, żeby było to jednak agresywniej wyżej. Z podwyższaniem tutaj mieliśmy trochę problem w środkowej strefie. O ile wczoraj chcieliśmy walczyć i prowadziliśmy tą ambicję, chociażby nawet do tej 45-48 minuty, tak dzisiaj od początku, nie wiem, totalny brak koncentracji, ani żadnego zaangażowania, przede wszystkim w obronie, gdzie faktycznie no, może dużo klarownych w ataku sytuacji nie mieliśmy i były ciężkie pozycje. Sławek dzisiaj bardzo dobrze bronił, zatrzymał nas. No ale brak powrotu do kontry, no i przede wszystkim słaba gra w pierwszej połowie w obronie. No. To zadecydowało o tym, że straciliśmy bodajże 25 czy 24 bramki, a rzuciliśmy raptem tylko 6. No, wydaje mi się, że dostaliśmy najmniejszy wymiar kary. Trzeba było ekipą w przerwie wciąsnąć troszkę, no bo to co zrobili do przerwy, no to było skandaliczne. Poszedłem im na ambicje. Czwarte miejsce w sezonie zasadniczo zobowiązuje, obojętnie z kim się gra, wiadomo, że ta wartość przeciwnika. I druga sprawa, no, po przerwie już Vive nie dostało tyle piłek do kontrataków po naszych błędach. Ten mecz był w miarę po przerwie wyrównany.